Luz de Maria de Bonilla, orędzie Jezusa. Umiłowane dzieci, z moją miłością przychodzę ofiarować wam w tym czasie moje miłosierdzie. Przeżyliście upamiętnienie mojej męki, śmierci i zmartwychwstania i skierowaliście się ku drodze mojego miłosierdzia. Jestem miłosierdziem nieskończonym, jednakże to nie daje wam prawa, by myśleć, iż moja miłość nie jest zarazem sprawiedliwością. W przeciwnym razie bowiem byłbym niesprawiedliwym sędzią. Słuchanie wyłącznie o moim nieskończonym miłosierdziu napełnia serce radością, ale teraz jest czas na to, żebyście mieli jasną świadomość tego, iż istnieje dobro, lecz istnieje także zło. I właśnie dlatego jestem sprawiedliwym sędzią. Gdybym mówił wam tylko o moim miłosierdziu, nie kochałbym was wówczas miłością wieczną. W każdym z was jest możliwość, by się zmienić, żałować za grzechy i wołać o moje miłosierdzie. Bez żadnej różnicy wylewam moje miłosierdzie dla całej ludzkości. Wszystkie me dzieci mają przed sobą moje przebaczenie i moje miłosierdzie, dlatego musicie być gotowi, by zmienić swoje postępowanie, swój sposób patrzenia na bliźniego i postępowanie wobec swego brata. Dusze, które czynią się dysponowanymi, by rozpoznać swoje grzechy, swoje błędy, pochodzące z ludzkiego ego i robią mocne postanowienie poprawy, wysłuchuję je natychmiast i moje legiony anielskie będą je ochraniać po to, aby zagłębiły się w moje boskie miłosierdzie. Wzywam moje dzieci do przezwyciężenia się w duchu, aby pogłębiły w sobie dary i cnoty, które Duch Święty wam daje, o ile jesteście ludźmi o odnowionym duchu. Niewyczerpanym źródłem mego miłosierdzia jest miłość i tym pragnę, abyście byli miłością po to, żebyście wspomagali ludzkość w jej wielkim cierpieniu, będąc rozsądnymi. Te z moich dzieci, które myślą, że nie mogą być sędzią sprawiedliwym, to te, które wciąż czynią użytek ze swojej wolnej woli, pomimo tego, że znają Boże prawo. Umiłowane dzieci mego serca, módlcie się. Wzywam was do bycia miłością, do przebaczenia i dawania miłości. Umiłowane dzieci, módlcie się za ludzkość, módlcie się świadectwem. Umiłowane dzieci, pragnę, ażebyście przynieśli mi wasze ludzkie ego, abym ukształtował je w mej miłości. Pragnę, żebyście umartwiali swoją ludzką wolę i żebyście złożyli ją w ofierze na moim krzyżu chwały i majestatu. Błogosławię was i kocham was, wasz Jezus.